Pomoc dziś dotarła do mieszkańców Nysy. Transport przybył z Kielc. Razem z nim na Opolszczyznę dotarł Bartłomiej Kasprzyk z TVP 3 Kielce. Ponad 20 ton bezinteresownej pomocy. Tyle tylko z Kielc i tylko dziś dotarło do Powodzian. Zostaliśmy przysłani do Nysy, do szkoły numer 1 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. Razem ze mną wicedyrektor placówki Rafał Kret. Dziś zdaje się Order Uśmiechu na wielu twarzach, bo pomoc przyjechała. Tak jest, niesamowita sprawa. Nasze imię jest tak popularne wśród żyjących kawalerów Orderu Uśmiechu. Pan Mirosław Mandryga, który nas wspiera i załatwia nam tego typu transporty. Bardzo dla nas ważne, dla naszej społeczności i dla wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. To nie pierwszy transport z Kielc i w ogóle. Tak, to już jest kolejny transport, także jesteśmy bardzo wdzięczni i dumni, że właśnie mamy taki kawalerów Orderu Uśmiechu, którzy są dla dzieci i dla tych dzieci tak dużo robią. Te dzieci, zdaje się, chyba szybko do szkoły nie wrócą, bo zniszczenia przez powódź są dość spore. Bardzo duże zniszczenia. Mieliśmy już prawie całą kuchnię i jadalnię wyczyszczoną, dezynfekcję zrobioną. Niestety Inspekcja Nadzoru Budowlanego nakazała nam ponownie zbić kafle i czyścić i sprzątać szkołę, więc woda nam napływa do szkoły. Każdego dnia musimy ją wypompowywać. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy uda się wejść tak, żeby było normalne funkcjonowanie w naszej placówce. Co z tymi darami, które dzisiaj dotarły? One będą rozdysponowane na mieszkańców? Tak, chcielibyśmy przede wszystkim spróbować tutaj nasze najbliższe otoczenie, czyli nie tylko mieszkańców, sąsiadów naszej szkoły, ale również dzieci, które też ucierpiały. To jest ponad setka dzieci z naszej szkoły i też chcielibyśmy, żeby oni z tego jak najbardziej skorzystali. Czy jest coś, czego szczególnie potrzeba? W tej chwili pieniędzy i chęci do pracy. Znaczy chęć jest, bo tak naprawdę bardzo, bardzo dużo mamy wolontariuszy, którzy sami bezinteresownie przychodzą do nas, pomagają nas, wspierają. Są to żołnierze, więźniowie, z CIS-u, pracownicy, do tego rodzice, mieszkańcy. Wszyscy przychodzą bezinteresownie i chcą nam pomóc. I pomagają na tyle, ile potrafią. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Drodzy Państwo, chodzi do szczegółowego oszacowania strat. Jeszcze długa droga, to jest już coś, co można oszacować. Co jest bezcenne, co jest większe niż powódź. To bezinteresowna pomoc tych wszystkich ludzi. Z Nysy dla TVP3 Opole, Bartłomiej Kasprzyk, TVP3 Kielce.